Augustowski Klub Sportowy Sparta, którego jestem wiceprezesem, organizuje po raz 14 jedyne cykliczne zawody rangi Mistrzostw Świata, które odbywają się w Augustowie. Są to Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance, na którą przyjechało 13 teamów, czołowi piloci wodnej Formuły F1. No i cóż, 2 dni wyścigów, 2 sześciogodzinne wyścigi. Dziś i jutro. Tak jak wspomniałem, mamy 13 teamów, te zespoły są w 2 klasach, to są łodzie i silniki o pojemności do 1000 cm i do 2000 cm. Jeżdżą po obwodzie, który gdzieś mamy mniej więcej 2,5 km, akwen z homologacją, i rzecz polega na tym po prostu, która łódź pokona jak najwięcej okrążeń w danym dniu. I dlatego to są Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych, stąd też co godzinę, półtorej zmiana pilota, tankowanie i dalej. W trakcie, jeżeli na przykład coś się zepsuje, można łódkę wyciągnąć do depo, naprawić i z powrotem wraca na akwen. Oczywiście to są zawody rangi Mistrzostw Świata, więc mamy, po pierwsze, mamy komisarzy UEM-u, Światowej Federacji Sportów Motorowodnych, mamy sędziów, mamy naprawdę najlepsze teamy na świecie. My uważamy wprost, że po prostu Augustów jest stolicą Polski sportów motorowodnych, czyli kajakarstwa, nart wodnych, no i tych szybkich bolidów gnących na prostej nawet do 200 km na godzinę. A trzeba wiedzieć, 200 km na wodzie to się liczy razy 2, czyli jakby ktoś jechał samochodem 400 km na godzinę. Więc te przeciążenia, proszę zwrócić uwagę, jak ci wysiadają piloci, oni są cali czerwoni, bo to są właśnie te potężne przeciążenie. Łódki przecież nie mają hamulców, one z pełną prędkością wchodzą w zakręty.